Jest przejście w siatce. Jest ścieżka do ruin betonowego budynku. Idziemy ścieżką, taką ona została wydeptana. Śmieci. Coś okropnego. No tak, nikt tutaj nie przychodzi. Każdy wyrzuca te butelki. No już jestem. Troszeczkę straszno. Ale ile to już ma lat, kiedy to zostało pobudowane i tak zostało pozostawione, zbiór śmieci. Czy z tego da się jeszcze coś zrobić? Zagadka dla mieszkańców Radzynia. Jaka firma to pobudowała? Co tutaj miało być? I to wszystko już niszczeje. Zebrałoby się pewnie cały kontener tych śmieci.